Witam Państwa, Michał Trześniewski, zapraszam na serwis informacyjny. Pięć tak zwanych państw przyfrontowych potwierdziło konieczność przedłużenia zakazu importu zboża z Ukrainy do końca roku. W tej sprawie odbyła się telekonferencja ministrów do spraw rolnictwa Bułgarii, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier. Przypomnijmy, zakaz Unii Europejskiej dotyczący importu do tych krajów niektórych zbóż z Ukrainy wygasa 15 września. Jednocześnie Polska zadeklarowała dalszą pomoc w tranzycie. Popieramy zakaz wwozu do naszych krajów do końca roku i tutaj to będzie bardzo mocny wniosek nasz dalej. To jest stanowisko nasze takie mocne wszystkich i z tym stanowiskiem wystąpimy, to będzie w tym wniosku. I trzecia rzecz tutaj na wniosek niektórych krajów, żeby ta lista była elastyczna. To znaczy, żeby można do tej listy było dopisywać pewne produkty, jak na przykład w Polsce maliny albo w Rumunii, czy w Bułgarii inny produkt, mam tutaj na myśli olej słonecznikowy, też był taki zgłaszany. Gdyby się okazało, że Unia Europejska, Komisja Europejska nie podejmie takiej decyzji, to premier Mateusz Morawiecki, jak również premier Jarosław Kaczyński mówi bardzo jednoznacznie w tej sprawie, że do Polski zboże ukraińskie na rynek polski nie będzie wjeżdżać. Tutaj chcę bardzo mocno podkreślić to na rynek, dlatego że też gdzieś w mediach poszła taka informacja, że nie będzie tranzytu. Nieprawda. Tranzyt będzie, bo my chcemy, żeby zboże ukraińskie jechało do środka Europy lub jechało poza Europę, ale na pewno go nie będzie rozładowywane, nie będzie wchodziło na rynek polski. Minister Obrony Narodowej podpisał umowy offsetowe do drugiej fazy programu Wisła z firmami Lockheed Martin i Raytheon. Chodzi o 13 zobowiązań wobec polskiego przemysłu zbrojeniowego na miliard złotych. Umowa offsetowa poprzedza zawarcie kontraktu na drugą fazę programu Wisła, czyli zakup 6 baterii systemu Patriot. Wartość tego zamówienia może wynieść ponad 60 miliardów złotych. Bardzo cieszę się z tego, że będzie polski przemysł zbrojeniowy współprodukował pewne elementy do radarów dookólnych, a więc radarów super nowoczesnych. Dotychczas korzystaliśmy z radarów strefowych, teraz będą to radary dookólne, które trafią na wyposażenie razem z systemem Patriot. Bardzo się cieszę również z tego, że polski przemysł zbrojeniowy będzie mógł rozwijać techniki rakietowe w Zielonce, WZE Zielonka. Tam już rozpoczęliśmy budowę laboratorium. W związku z kolejnym zobowiązaniem offsetowym będziemy mogli rozwijać kompetencje polskiego przemysłu zbrojeniowego właśnie w tej jakże ważnej dziedzinie. Kolejne z zobowiązań offsetowych dotyczy możliwości produkcji paliwa na rzecz rakiet HIMARS. Jak Państwo wiecie, teraz negocjujemy kolejną umowę w sprawie wyposażenia Wojska Polskiego w rakiety HIMARS. Międzynarodowe pokazy lotnicze Airshow Radom wracają po 5 latach. Pokazy odbędą się w sobotę i w niedzielę na lotnisku w Radomiu. To, co wydarzy się jutro, taki symbol na radomskim niebie. Samolot FA-50 i MiG-29. Płatowiec radzieckiej produkcji, który będzie odchodził już historyczny, będzie już odchodził i schodził z wyposażenia sił zbrojnych. I FA-50, który wyprodukowany przez konsorcjum KAI, będzie wchodził na wyposażenie polskiego wojska. I tu właśnie na radomskim niebie nastąpi takie symboliczne przekazanie tej pałeczki, sztafety bezpieczeństwa. Będzie to jutro w obecności ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, który będzie otwierał jutrzejsze pokazy i to będzie taki wymowny symbol tego, że odchodzimy od sprzętu postsowieckiego, a idziemy w kierunku najnowocześniejszych konstrukcji światowych. Norwegia przekaże Ukrainie samoloty wielozadaniowe F-16. Ma być to od 5 do 10 maszyn. Informację przekazał wczoraj premier Norwegii w Kijowie. Z kolei w październiku Stany Zjednoczone rozpoczną szkolenia ukraińskich pilotów z obsługi F-16.
W oparciu o nasz dialog podjęliśmy decyzję o przekazaniu norweskich myśliwców F-16. O liczbie i harmonogramie dostaw poinformujemy później. Norwegia aktywnie wspiera naszą koalicję lotniczą. To dla nas najlepsza wiadomość na Dzień Niepodległości. Są na razie 3 kraje, które przekażą nam swoje samoloty. Dania, Holandia i Norwegia. Jestem wam niezwykle wdzięczny. Chociaż w tej chwili nie mamy konkretnych danych dotyczących tego, ilu Ukraińców weźmie udział w tym szkoleniu, przewidujemy, że obejmie ono kilku pilotów i dziesiątki konserwatorów. Uważam, że wszyscy piloci przybywający do Stanów Zjednoczonych będą wymagać dodatkowego szkolenia z języka angielskiego, biorąc pod uwagę złożoność i specjalistyczny język wymagany do latania tymi samolotami. Prigozhin popełniał duże błędy w życiu, był człowiekiem o skomplikowanych losach. Tak Władimir Putin skomentował śmierć szefa grupy Wagnera, Jewgenija Prigozhina. Jeżeli chodzi o katastrofę lotniczą, to przede wszystkim chciałbym wyrazić najgłębsze kondolencje dla rodzin wszystkich, którzy zginęli. To zawsze tragedia. Pierwsze informacje mówią o tym, że na pokładzie znajdowali się pracownicy grupy Wagnera. Chciałbym zaznaczyć, że byli to ludzie, którzy wnieśli znaczący wkład w walkę z neonazistowskim reżimem na Ukrainie. Wiemy o tym, pamiętamy i nie zapomnimy. Prigozhina znałem od dawna, od początku lat 90. Był człowiekiem o skomplikowanych losach. Popełniał też duże błędy w życiu. Starał się odnosić różne sukcesy, zarówno dla siebie, i jak go prosiłem, dla społeczeństwa. Tak jak w ostatnich miesiącach. Był utalentowanym człowiekiem, utalentowanym biznesmenem. Działał nie tylko w kraju, ale także za granicą, szczególnie w Afryce. Zajmował się tam gazem, ropą, drogocennymi metalami, kamieniami. To była zemsta Putina za nieposłuszeństwo. Mówił o śmierci Prigozhina Aleksiej Dzikawicki z telewizji Bielsat. Przypomnijmy, w środę wieczorem w katastrofie lotniczej na zachodzie Rosji zginął szef grupy Wagnera, Jewgenij Prigozhin. Myślę, że to rzeczywiście była po prostu likwidacja Prigozhina Kremlem, bo trudno sobie wyobrazić, żeby Władimir Putin, który wywodzi się z KGB, FSB, żeby po prostu darował coś takiego jak zamach na ustrój państwa, czyli na jego osobistą władzę. To, że na początku niby było tak, że kryzys zażegnano, że wybaczono Prigozhinowi, że wszystkie zwrócono mu pieniądze i tak dalej. No to była taka, myślę, że zasłona dymna, żeby po prostu umocnić go w przekonaniu, że wszystko jest okej i że może czuć się bezkarny, że może nadal robi to, co robi, a jednak zemsta nastąpiła, bo inaczej myślę, że Putin po prostu to jest w stylu państwa bandyckiego. Inaczej Putin nie mógł postąpić. Przede wszystkim zrobił to na użytek oczywiście elit kremlowskich, żeby pokazać, że no, żeby po prostu ku przestrodze, żeby nikt inny nawet nie próbował czegoś takiego. To wszystko w naszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę, a za chwilę rozmowa Marcina Bąka. Do zobaczenia.